Poranne spotkania, stand-up meeting poprawiają wydajność, czy wręcz przeciwnie, obniżają? A pytanie nie jest tak absurdalne, jakby się wydawało. bo Spotykam dwóch menadżerów i pierwszy mówi, codziennie przed ósmą mam króciutkie spotkanie, pytam moich ludzi, cel dzisiejszy jaki? Jak poszedł wczorajszy cel? I słuchaj, widzę odkąd są te spotkania, mam lepsze wyniki. A drugi mówi... Właśnie przestałem robić spotkania z moimi ludźmi. Jeszcze te poranne spotkania i te wliczanie swoich grzechów. Wiesz, do Kowalskiej nie pojechałem, bo ona przełożyła spotkanie na przyszły tydzień. Do Nowaka się nie dozwoniłem, bo nie odbierał moich telefonów, więc wiesz, nie zrobiłem tego, co planowałem wczoraj? Zaraz. U pierwszego przynosi to sukces, u drugiego porażkę. Jaka jest różnica między spotkaniami? Zwróć uwagę. Pierwszy pyta o cel. Jaki masz cel? Ile mi dowieziesz w wyniku dzisiaj? Albo jaki wynik mi dowiozłeś za wczoraj? Albo ile spotkań dzisiaj odbędziesz, ile spotkań odbyłeś wczoraj, a drugi mówi, jakie działania podejmiesz, do kogo podjedziesz, do kogo nie pojechałeś. I to jest, słuchajcie, ta różnica między sukcesem a porażką porannych spotkań. Jeżeli rozliczasz ludzi z celu, to masz wzrost. Jeżeli pozwalasz im rozgrzeszać się z działań, no to masz porażkę. Więcej na ten temat do poczytania, do zobaczenia na stronie Fruganet Ukośnik 372. Zapraszam.